Witam wszystkich widzów kanału Skype Atmosfera. Jest nas coraz więcej, znaczy was, widzów jest coraz więcej. Jest ponad 1500 subskrypcji, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i już kiedy był 1000, to byłem zaskoczony niemożebnie, a teraz cały czas mi się coraz bardziej rozdziawiają oczy ze zdziwienia, że tak kameralny kanał w języku polskim o spadochroniarstwie ma aż tyle subskrypcji. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że będzie was przybywało i że nie będziecie się mieli szans zawieść na materiale, który tam gromadzę. Ale ponieważ trochę by jak już odpaliłem wszystko w plenerze i jeszcze się nie spociłem w wyniku gorąca, to chciałem wam powiedzieć o pewnych planach, które mamy w bazie i jaki chcemy na najbliższe lata porządek pewien przyjąć. Przede wszystkim porządek kalendarzowy jest taki, że nie latamy w lipcu i sierpniu. I to już w tym roku wprowadziliśmy, w zeszłym roku nie lataliśmy tylko w sierpniu. Jeszcze próbowaliśmy coś zrobić w lipcu, natomiast to jest katorga. Nie da się latać w tych warunkach. Bywa, że jest temperatura około 50 stopni w cieniu. Bardzo szybko budują się ruchy termiczne powietrza. Sakać można dosłownie przez parę godzin w ciągu dnia, a potem się to robi zbyt niebezpieczne. Dla ludzi, co przyjeżdżają z innej części Europy, którzy nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju temperatur, to jest dodatkowa dekoncentracja i w moim odczuciu jest to niepotrzebne męczenie buły, które może prowadzić do sytuacji ryzykownych i na pewno nie sprzyja komfortowemu szkoleniu. Dlatego lipiec i sierpień wypada z kalendarza. Wypada z kalendarza również kwiecień. Kwiecień wypada nam z kalendarza z tego powodu, że w Hiszpanii tu jest trochę świąt, które paraliżują całą okolicę, ale również dlatego, że w kwietniu jest zazwyczaj bardzo wredna pogoda. Oczywiście to jest tak, że nie da się przewidzieć pogody i każdy rok jest trochę inny od poprzedniego, ale pewne zależności obserwujemy po iluś latach i w naszym odczuciu kwiecień jest naprawdę kiepski, jeżeli chodzi o skakanie i też potrzebujemy jakiś czas, żeby odpocząć, żeby przygotować bazę, żeby wszystko dopracować na kolejne turnusy. Wreszcie grudzień i styczeń. Te miesiące też nam wypadają z kalendarza. Już tłumaczę dlaczego. W grudniu pogoda do skakania się nadaje. Nie jest świetna, i grudzień i styczeń jest dość trudny, jeżeli chodzi o pogodę. Zawsze jest ta pogoda lepsza niż w pozostałej części Europy, natomiast jest jak na te standardy tutaj w Sewilli, jest to pogoda najgorsza. I w grudniu na Skydive Spain organizowane są olbrzymie imprezy masowe. Latają 3-4 samoloty i jest taki młyn, że szkolenie naszych skoczków, przy tym dla mnie jest to zbyt stresujące. W takim bałaganie, w takim chaosie szkolić nie chcę. Jest dla mnie to o wiele bardziej skomplikowane, dlatego grudzień wypada. Styczeń wypada z kolei dlatego, że po grudniowych imprezach, kiedy ludzie się wypstrykają z pieniędzy, na lotnisku panuje pustka. Jest bardzo mało ludzi. Często nie wystarcza na zapełnienie samolotu, w związku z tym styczeń jest taki trochę nieruchawy i też wypada nam z kalendarza. Pozostałe miesiące normalnie działamy. Planujemy w bazie nowe rzeczy i na strefy, to znaczy ponieważ od lat cały czas szkole ludzi i do poziomu licencji i dalej przyjeżdżają już skoczkowie, którzy mają coraz więcej doświadczenia i coraz wygodniej jest organizować dla nich inne treningi, inne doszkolania. Nie chciałbym zostać tylko i wyłącznie przy samym szkoleniu AFF, nie mamy nic przeciwko temu, natomiast jest to, powinno być to jakąś pewną ciągłość i skoczkowie w bazie dobrze, gdyby byli tacy, to są właśnie początkujący, w tym samym czasie są troszkę bardziej doświadczeni i jeszcze bardziej doświadczeni, żeby mogli na przemian uczyć się wymieniać informacje między sobą i szanować to, że są różne etapy szkolenia, w których każdy z nich przecież był albo w każdy z nich przecież będzie. Do szkolenia AFF i do szkolenia FSC, które wprowadziłem parę lat temu, chciałbym teraz też dorzucić szkolenie do bycia trenerem atmosfery, czyli do bycia osobą, która w przyszłości po odbyciu stażu będzie mogła normalnie mieć refundowaną część kosztów skoku, będzie wynajmowana jako coach, który będzie szkolił innych, którzy będą tego potrzebowali. W ten sposób zamknie się pewien cykl szkoleniowy albo pewien krąg szkolenia, że ludzie będą mogli nawzajem się wymieniać informacjami. Ja oczywiście będę nad tym starał się zapanować, żeby to było robione w dobrej jakości i bezpiecznie. Co bardzo istotne, dlatego że już są kolejna osoba się o to pyta, można u nas również zrobić praktykę instruktorską. Jeżeli ktoś zrobi uprawnienia instruktora AFF według USPA,
to zapraszam do współpracy. Mogę przygotować pewien okres czasu, przecież tutaj się lata wtedy, kiedy w innych częściach Europy już nie ma sezonu i można spokojnie wykorzystać sobie jesień, zimę na to, żeby zrobić praktykę instruktorską pod moim okiem, z moimi studentami, ucząc się pewnej kultury przekazywania wiedzy i tego, że to jest pewną sztuką, jak podać informację, aby była ona zapamiętywana przez studentów dobrze, skutecznie i przyjemnie. I kolejna rzecz w tej układance na nomen omen, to właśnie kwestia układania, czyli również wykonanie pewnego stażu u nas w bazie, w atmosferze, aby móc normalnie, zarobkowo sobie potem układać właśnie w atmosferze. Czy też gdzie indziej, przypuszczam, że nie będzie kłopotu, żeby na innych strefach, w innych miejscach akceptować pewne umiejętności, które tutaj nabierają skoczkowie i czego tutaj się uczą. Tym bardziej, że was, atmosferowiczów, jest już bardzo dużo i się zaczynacie samodzielnie spotykać w miejscach innych niż baza atmosfery, rozpoznając się nawzajem i skacząc razem ze sobą. Więc dochodzą kolejne podpunkty. Właśnie praktyka układacza, która będzie prowadziła do tego, że będzie można sobie jakoś tam zarobkowo ulżyć w kwestiach finansowych, jeżeli chodzi o dalsze skoki. Kwestia bycia trenerem atmosfery, to samo. No i kwestia praktyki instruktorskiej, jeżeli chodzi o tych, co właśnie zdobyli uprawnienia instruktora AFF zgodnie z programem szkolenia USPA. Tak więc wygląda taki zarys sezonu, który rozpoczyna się już niedługo, bo startujemy od 6 września. I w zasadzie mógłbym na tym skończyć, ale ponieważ przestrzeń dyskowa YouTube'a jest obszerna, to z przyjemnością jeszcze dorzucę jeden pomysł, który będę wprowadzał w życie już niebawem i chciałbym, żebyście wy do tego też się dołączyli. To będzie taka pewna próba rozhermetyzowania środowiska spadochronowego, tak żeby ludzie mogli nawzajem wymieniać się informacjami, żeby mogli o wiele bardziej komfortowo przemieszczać się z miejsca na miejsce i uprawiać turystykę spadochronową. Potrzebuję, gdzie ja pojadę, tam zaraz to zrobię, dlatego że najpierw prawdopodobnie pierwszy film to będzie oczywiście o Skydive Spain, no bo najbliżej to mam o Skydive Spain, żebyście poznali tę strefę. Kolejny film to będzie prawdopodobnie o Castellón i kolejny też jeszcze w tym miesiącu to będzie film o Skydive Balaton. O co chodzi? Chciałbym, żeby przygotowywać filmy, niekoniecznie wzorując się na tym, co ja zrobię, które w sposób taki reporterski pokazują miejsce, w którym skaczecie, żeby zaprezentować to miejsce, w którym skaczecie komuś innemu. Czyli zaprezentować lądowisko, zaprezentować układalnię, zaprezentować manifest, pokazać, do kogo trzeba się zgłosić, jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą, chwilę popowiadać o samolocie, który działa na tej strefie, o tym, czy nie wchodzą w kolizję na przykład tandemy, czy nie ma czegoś takiego, a są takie praktyki w różnych miejscach, że przyjeżdżacie i siedzicie cały dzień na lotnisku, bo trzeba najpierw puścić tandemy, więc jeżeli takie coś obserwujecie, to zwyczajnie trzeba powiedzieć, że trzeba się liczyć z tym, że tandemy mają pierwszeństwo i trzeba będzie troszkę poczekać. Przybliżyć w takich normalnych słowach, nie od strony, nie być reklamodawcą, nie być osobą, która jest z działu marketingu danej strefy i wszystkie superlatywy będzie tylko wyciągać, tylko pokazać swoim własnym okiem, jak to wygląda, jak dana strefa się prezentuje. Tak, żeby oglądając to potem na kanale, ludzie sobie mogli powiedzieć, aha, tutaj jadę, widzę z powietrza, jak to wygląda, widzę, jakie jest lądowisko, wiem, jaki jest samolot, jak działają, że na przykład tylko w weekend sobie poskaczę, jeżeli akurat nie będzie tandemów, tak, to wszystkie te informacje chciałbym, żebyście zbierali i wymieniali się tymi informacjami, czyli podrzućcie mi ten film, ja go wrócę na kanał i w ten sposób będzie można wspólnie zrobić fajną rzecz, jeżeli chodzi o poznawanie stref. Bo kiedyś pisałem o strefach, ale jak wygląda na to, że słowo pisane jednak odchodzi do lamusa coraz bardziej i te przekazy, wideo, które są, wyglądają na bardziej nowoczesne, być może bardziej wiarygodne. Trudno mi jest to powiedzieć. Ja nie jestem sam wielkim zwolennikiem oglądania YouTube'a. No, o wiele lepiej mi się nagrywa na tego YouTube'a, niż potem się go ogląda. Nawet siebie. Wiadomo, że jak człowiek siebie ogląda i siebie słucha, to wychodzi to koszmarnie, bo zawsze nam się wydaje, że to wygląda troszkę inaczej. No i tak właśnie do tego podziękowania, które mam dla was, drodzy widzowie, jest już 1515 subskrypcji. Do tego podziękowania dołożyłem troszkę jeszcze treści, żeby to nie było takie suche podziękowanie jak poprzednie, które robiłem, nie spodziewając się, że minie parę miesięcy, żeby ta cyfra rośnie i rośnie i cały czas skądś ludzie, cały czas skądś przychodzicie, skądś się tam zapisujecie do subskrypcji tego kanału. Bardzo dziękuję i do zobaczenia niebawem. Jeszcze nie wiem, jaki będzie następny film. Być może właśnie to będzie film o strefie zrzutu
tej najbliższej do bazy Skydive Atmosfera, albo też taki ciekawy film, który jest związany z Januszem Korczakiem. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia na kanale. Tym oto palcem specjalnym, kontrolującym, który przygotowałem sobie wcześniej, wyłączam kamerę. Do widzenia.